Cześć kochani, chciałam Wam pokazać, jak wygląda celebrowanie Dnia Zadusznego, nie wszystkich świętych, ale zaduszek, tak? Jak się mówi? Dzień Zaduszny. Jestem w miasteczku Terlingua, tutaj w okolicach Big Bend. I jak byłam wcześniej, 3 tygodnie temu, to poznałam chłopaka, którego rodzice kupili teren tutaj w okolicach właśnie tego miasteczka i oni wprowadzili to świętowanie z racji tego, że tutaj jest taki też stary, historyczny cmentarz i to miasto nazywa się też Ghost Town, czyli miasteczkiem duchów. Rodzina, właśnie rodzice tego chłopaka wprowadzili tutaj taki zwyczaj celebrowania Dnia Zmarłych, tak oni to nazywają, the Day of the Dead, Day of the Dead. I ja się o tym dowiedziałam. Tutaj będzie też jeszcze jedna duża impreza w tym samym czasie. Takie międzynarodowe gotowanie papryczek chili. I te dwie ogromne imprezy, właściwie ta teraz nie jest tak ogromna, ale druga będzie, na drugą przyjeżdża do 50 tysięcy ludzi, która będzie teraz w ten przyszły weekend. I one się odbywają w jednym tygodniu. I będąc tutaj przyjechałam, żeby zobaczyć, nie wiedząc za bardzo czego się spodziewać, no i okazuje się, że ludzie schodzą się tutaj poprzebierani. Na cmentarzu też były przygotowania, bo byłam tam wcześniej. Są takie 3 ołtarze, na których na jednym z nich są zdjęcia rodziny tego chłopaka, która właśnie ta rodzina zapoczątkowała to święto. Na drugim ołtarzu każdy może przynosić zdjęcia swoich zmarłych, na trzecim nie wiem dokładnie o co chodzi. Widzę też, że jest dużo ludzi poprzebieranych w takie trochę meksykańsko, trochę halloweenowo tego typu klimaty. Ale ja generalnie zwolenniczką Halloween nie jestem, natomiast tutaj widać te kulturowe wpływy bardziej, więc przyjechałam, widzę, że coraz więcej samochodów się zjeżdża, coraz więcej ludzi się schodzi i coś tam się dzieje, więc pójdę, nagram to i pokażę. Do zobaczenia, kochani, pa, pa. Miasteczko jest, wydaje się, bardzo małe i ta okolica jest taka mocno odległa przy samej granicy z Meksykiem, to jednak w tym miasteczku czuć życie, czuć społeczność, jest dużo przyjezdnych i to, co mnie uderza w pierwszej chwili, jest ilość ludzi tutaj na to małe miasteczko. Są poprzebierani, tak, niektórzy, zwłaszcza kobiety. Natomiast, tak jak widać, na nagrobkach są też krzyże, tak? I nie widać takiego halloweenowego tutaj przesłania tego, tylko bardziej kulturowy, meksykański. To, co też mi się podoba, ludzie rozmawiają o zmarłych. Na ogromie tych grobów tutaj są pozapalane świeczki.
przed chwilą jak szłam, to widziałam, że tutaj jest kobieta przebrana w tym właśnie sposób, jak kobieta za mną, która chodzi ze świeczkami i upewnia się, że każdy, nawet najmniejszy grób, ma zapaloną świeczkę. I nawet, o, zobaczcie, taki mini grób, nawet nie wiadomo, kto tutaj leży. Jest tylko ułożony krzyż z drewienek, ale podchodzi osoba i zapala świeczkę na każdym jednym grobie, co też uważam ma taką piękną symbolikę, że nikt tutaj nie jest zapomniany, że każdy jest traktowany tak samo i z takim samym szacunkiem, i też tworzy się taka atmosfera, to co wyczuwam tutaj, jedności, społeczności. Pomijam już, że ludzie są bardzo mili. Generalnie o ludziach w Teksasie żyjących mówi się, że Teksańczycy są mili. Tutaj, jak jestem w tym miasteczku, bardzo mili ludzie są. Ja tak ich odbieram. I tak samo jak się przechodzi, właśnie to ludzie się uśmiechają, spotykają się wzrokiem ze sobą, tak? Zagadują, pytają. I no i właśnie ten element właśnie tego zapalania świeczki przy każdym grobie uważam, że jest bardzo spójny właśnie z tym całym, z tą całością, tak? Każdemu oddaje się taką samą cześć. Generalnie muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. The blue so bad one time to put my face in a permanent frown. I feel it so much better, I can cakewalk in the town. So my babe Let me get this out of you. I'm gonna get my water bottle. Oh, yeah. Tutaj nie widać, ale jest jedzenie też przygotowane i ludzie też siedzą, piją sobie piwo. Generalnie celebrują tak miły wieczór w swoim towarzystwie i w towarzystwie osób, które zmarły. Co muszę powiedzieć, jest całkiem miłą okazją do, jeżeli tak obchodzić święto zmarłych, to naprawdę bardzo, bardzo miło, sympatycznie, przyjemnie, ciepło i jest to bardziej celebracja życia niż śmierci, myślę, a to jest fajne. Running wild and running free. While we're living all we need. Feels like heaven for you and me. It ain't nothing but a feeling. Running wild and running free. While we're living all we need. Yeah.
No właśnie wróciłam z tej, z tego wydarzenia. Stoję jeszcze tutaj przy tym cmentarzu, choć tego nie widać pewnie. Powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. To wydarzenie dzisiejsze na pewno zostanie w mojej pamięci na długo, długo, długo. To, co mnie chyba najbardziej urzekło tutaj, to ta celebracja życia, a nie celebracja śmierci, tak? Wiadomo, no, teraz jest modne Halloween, tam się bardziej celebruje te wszystkie strachy na lachy. Tutaj były też osoby przebrane, ale bardzo, bardzo było czuć to community, tą siłę ludzi, tą celebrację. Był zespół, który śpiewał, znaczy zespół, no parę osób, które śpiewało i grały na gitarze. Grali też takie piosenki jak Amazing Grace na przykład, co piękne było w takim miejscu w ogóle taka piosenka, po czym kobiety, które były przebrane w te suknie tradycyjne, wyszły na środek koło ogniska i zaczęły tańczyć te tradycyjne właśnie tańce. No ta kombinacja tej kultury i duchowości i też tej społeczności razem i taka celebracja i jedzenie i picie i ludzie chodzili sobie z piwem, ja również. To wszystko naraz stworzyło naprawdę przepiękny obraz. No plus te wszystkie groby. Ja generalnie cmentarze lubię od długiego czasu już. Ja jak jestem w różnych miejscach, to lubię wchodzić na cmentarze. Myślę, że one dużo pokazują, wyciszają, tak? Każdy jest inny. Więc jak tutaj trafiłam wcześniej, nie wiedząc o tej imprezie, to ten cmentarz zrobił już wtedy na mnie ogromne, przeogromne wrażenie. No a teraz jeszcze właśnie w połączeniu z tym wieczorem i z tymi świeczkami i w ogóle sposób budowy tych grobów, niektóre to była po prostu nawet nie kupa kamieni, bo tam były trzy kamienie na krzyż, ale był właśnie znak krzyża na przykład, co też było piękne i takie urocze, że tak niewielkie groby też są. Niektóre były większe, ale właśnie nie widać tutaj było tej różnicy między grobami i między ludźmi, o tak powiem. Czuć było w powietrzu i atmosferę jedności. No naprawdę przepiękne doświadczenie. Na pewno na długo mi zostanie w pamięci jeszcze z tymi elementami kulturowymi i z tą atmosferą, i z tą muzyką, i z tym wszystkim. Przepiękne, naprawdę przepiękne. Niesamowite jest właśnie to, jak w różnych miejscach celebruje się te same rzeczy, a jednak w inny sposób i też w specjalny sposób. Naprawdę daje mi do myślenia to wydarzenie dzisiaj. Okej, kochani, pozdrawiam was z fascynującej Terlingły. Ja tu jestem trzeci raz i mam dosyć takie duże podejrzenie, że będzie mnie tutaj ciągnęło częściej i gęściej, żeby dalej eksplorować, bo jest tu naprawdę co eksplorować, coś pięknego. Pozdrowienia, kochani, do usłyszenia. Pa, pa! A tutaj takie małe postscriptum do wczorajszego wydarzenia tutaj na cmentarzu, bo jestem znów w okolicy. Tak to wygląda za dnia. Day of the Dead. To są te właśnie meksykańskie kulturowe naleciałości. Symbole czaszek. Przy wejściu w wiaderku są kwiatki i jest napis do podzielenia się z tymi, którzy odeszli przed nami.
Piękne to. Lecz też te symbole meksykańskie, ale no, jest to wszystko w kontekście katolickim. Krzyż i wizerunek Pana Jezusa, Matki Bożej na świeczkach, a jednocześnie dużo właśnie tych takich szczegółów, tak? Jakaś bransoletka, pieniążki, jakieś takie właśnie drobne rzeczy. Tak wygląda ten cmentarz za dnia. Miejsce, gdzie było ognisko wczoraj. No i te trzy tak zwane ołtarze, na których wystawia się pamiątki i zdjęcia osób, które odeszły. Tutaj na przykład jest dużo zdjęć. Generalnie, tak jak powiedziałam wczoraj, zrobiło na mnie ogromne wrażenie ten sposób celebrowania. Taka mieszanka, myślę, kultury i tych obecnych zwyczajów. Zresztą, jak wczoraj rozmawiałam z osobą, która to zapoczątkowała 30 lat temu, wczoraj to było 30. świętowanie, to się wzięło z naszej katolickiej kultury, zwyczaju święta wszystkich zmarłych, tak? Więc to nie są jakieś, korzenie tego nie są jakieś nam obce i nieznane. I tak wyglądają te groby. Myślę, że też można sporo powiedzieć o kimś. Generalnie piękne wydarzenie.